kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w gameplayu z gry The Old Man's Journey. Generalnie jest to gra, która dostała bardzo, ale to bardzo wiele nagród i charakteryzuje się bardzo ładną grafiką. Jak widzicie, w tle idzie nam już gameplay. Dostaliśmy jakiś tajemniczy list i zaraz zobaczymy, co będzie się dalej działo. Generalnie jest to gra świetnie wpisująca się w klimat obecnej pogody, ponieważ jak jest taka ładna pogoda, to powiem Wam zupełnie szczerze, że mnie po prostu nosi. Najchętniej bym gdzieś już pojechała, nieco się, nie wiem, poruszała, natomiast nie siedziała na pewno przed komputerem, wykonując jakąś tam pracę, którą po prostu muszę wykonać każdego dnia. Kochani, żeby nie przedłużać, jak wygląda sterowanie naszym panem starszym? Ok. Mogliśmy sobie otworzyć wychodek. Ok, jak klikniemy dwa razy myszką, to się poruszamy. Także idziemy na przepiękne krajobrazy. Zobaczymy, czy możemy iść, tam jest jakaś tawerna. Możemy się tam poruszyć. I jak widzicie, to co jest fajne, to tak naprawdę efekt trójwymiarowości. A mianowicie nasz starszy pan bez problemu sobie przeskakuje po różnych, można powiedzieć, poziomach gry. I dzięki temu dotarliśmy teraz do jakiejś, wydaje mi się, tawerny. I zobaczmy, czy możemy tutaj porozmawiać z młodymi ludźmi. Na to wygląda, że chyba jednak nie możemy. O, mamy, słuchajcie, retrospekcję. Jak widać, tutaj najprawdopodobniej jest nasz główny bohater i tajemnicza bohaterka. I nasze wspomnienie zniknęło. Ruszamy dalej w drogę. Milo, mam tutaj psa niestety. Daj mi tą zapałeczkę. Dobra. I teraz możemy się przemieścić albo w stronę hotelu, albo do Berże, albo do Bosket. Pójdziemy w stronę hotelu. Ok, nie wiesz, gdzie masz iść. Chodźmy tutaj w związku z tym. A, patrzcie, słuchajcie. Możemy sobie poruszać naszymi, nie wiem, jak to określić, polami w tej grze. I zobaczmy, co się stanie, jak się zrówna. Możemy pewnie tutaj przejść. Oczywiście, że tak. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo mi się podoba. I teraz musimy pewnie to obniżyć. Tak jest i możemy w związku z tym wyjść tutaj. Bardzo fajne rozwiązanie, super. O, widzicie, i teraz doszliśmy i możemy, spróbujmy wejść do domku. Pojawiło się jakieś dziecko. Ok, więc chodźmy może dalej. Mamy kota. Zobaczymy, czy możemy wejść z nim w interakcję.
I powiem Wam, że jest to kolejna gra z motywem podróży, ciągłej drogi. Jak widzicie tutaj starszy pan... starszy pan dostał jakiś tajemniczy list. Wydaje mi się, że jest tu wątek miłosny poruszony. I my musimy gdzieś za tym panem, znaczy raczej kierując tym panem, musimy odnaleźć jakąś historię. Co my tu mamy? Czy my to możemy obniżyć? Okej, możemy zrobić tak. I wydaje mi się, że musimy teraz podnieść... O! Bardzo fajne to jest rozwiązanie. Bardzo mi się podoba. Do tego jeszcze ta kolorowa grafika. Trochę mi przypomina, nie wiem dlaczego, ale... Jest taki polski młody artysta warszawski i w bardzo podobnych barwach maluje swoje obrazy, pokazuje właśnie taką Warszawę, bardziej, no nie wiem jak to określić, kreskówkową. I właśnie obraz Old Man's Journey przypomina mi bardzo jego twórczość. Pewnie gdzieś tutaj umieszczę, żebyście mogli sobie zobaczyć po prostu jak to wygląda, jak wyglądają jego obrazy oraz podam... Spróbujemy... O, pani coś się zdenerwowała, starsza. Nie możemy jej przeszkadzać, oj nie, nie. Chodźmy może tutaj. Bardzo mnie ciekawi, jakie zakończenie będzie mieć ta gra. Spróbujemy podążać za kotem. Wydaje mi się, że to może być jakaś dobra taktyka. Tylko czy ja mogę wejść na dach? Nie mogę. Tego też nie mogę. A czy to mogę na przykład? A, widzicie, dobrze. Wejdziemy sobie tutaj. I podniesiemy. A, okej. Okay. Już wiem, o co chodzi. Jak stoję w wybranym miejscu, to nie mogę wtedy niestety, ale obniżyć dachu, czy też... powiększyć, czy podnieść wybranego terenu. Pójdziemy za naszym kotem. O, jaka kawiarenka, no super, bardzo mi się to wszystko podoba. A my nie możemy iść tam dalej, okej, nie możemy. To nic, zrobimy sobie obniżenie terenu i kierujemy się do kawiarenki. O, jakiś samochód przejechał, halo, halo. No dobra, chodźmy w związku z tym. Powiem Wam, że ciekawy koncept. Wydaje mi się, że podobny koncept kierowania ukształtowaniem terenu był również w Little Big Planet, ale nie jestem pewna, bo bardzo, ale to bardzo dawno grałam w ten tytuł. Obudziliśmy pieska w tym momencie. Kochani, z grubsza nie chcę, żeby te odcinki były za długie, także w Old Man's Journey pojawi się seria i zapewne... Będzie kilka odcinków, natomiast nie chcę, żeby każdy odcinek był dłuższy niż 10 minut. Myślę, że pojawi się kolejne wspomnienie. Tak jak myślałam. Aj, stary Volkswagen. Nie no. Słuchajcie, każdy z nas marzy o jakiejś romantycznej podróży. Jak widać tutaj nasz starszy pan miał okazję taką przeżyć. Zapadła noc.
No i proszę, opuściliśmy miasteczko i zobaczmy, gdzie teraz mamy się udać. I w kolejne miejsce udamy się w drugim odcinku z The Old Man's Journey. Kochani, jeśli Wam się materiał podobał, to łapeczki w górę bez dwóch zdań. Jeżeli taki optymistyczny odcinek podróżniczy z motywem drogi w grze również Wam się podoba, to możecie pisać w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony motyw drogi w grach komputerowych. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, zachęcam do subskrypcji kanału i do klikania w dzwoneczek. Dzięki!